Fundacja Usłyszeć Afrykę zajmuje się pomocą dzieciom w afrykańskich krajach. Nowym wyzwaniem dla fundacji jest klub międzykulturowy Bez Granic, który został otwarty na warszawskiej Woli. Dzieci, które do nas przychodzą, mieszkają tutaj w okolicy i są to dzieciaki w wieku od 8 do 13 lat. Dzieci pochodzą z różnych rodzin, tak? Czasami są to rodziny troszeczkę dysfunkcyjne, które musimy wesprzeć w jakimś aspekcie też i wychowawczym, ale często są to też dzieciaki z domów zwyczajnych, powiedziałabym, gdzie do tej pory spędzały może trochę za dużo czasu przed komputerem, często w samotności czy przy komórce. W wakacje Gosia się bardzo nudziła, po prostu kiedyś koleżanka powiedziała, że istnieje taki klub, no i przyszłam i zapisałam Gosię do klubu w wakacje. Nie zawsze mam co zrobić z dzieckiem popołudniami. Nie zawsze kto ma z nią odrobić lekcje, tu odrabiają lekcje, bawią się, uczą. Ma kto się nią zająć po prostu w czasie, kiedy ja pracuję. Gosia jest codziennie tutaj, od godziny 14 do godziny 19 jest codziennie. Bardzo to lubi, bardzo jej się to podoba, bardzo jest zadowolona, ciągle opowiada o klubie, ciągle chce do tego klubu. Wolontariusze z fundacji pomagają w odrabianiu lekcji, prowadzone są warsztaty fotograficzne. Nie brakuje też zajęć sportowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się spotkania socjoterapeutyczne oraz międzykulturowe. Chcemy dzieciakom przede wszystkim pokazać tą właśnie międzykulturowość, tak? W Polsce mam coraz więcej cudzoziemców, szczególnie tutaj w Warszawie. Dzieci mogą się natknąć na przedstawicieli różnych narodów, różnych religii i chcemy, żeby to było dla nich coś naturalnego, to spotkanie z innością i tą inność chcemy jak najbardziej im tutaj pokazać. Fajne zajęcia tutaj. Możemy się wiele nauczyć, na przykład w Afryce, innych kontynentach. Miło czas się spędza i nawet nie widać, jak te tak godziny idą. Mi się podoba ten klub, jak zamiast siedzieć w domu i się nudzi, to wolę tu przyjść. Myślę, że zawsze warto robić różne rzeczy dla innych, czy to dla dzieciaków w Afryce, czy to dla dzieciaków tutaj w Polsce. Ważne jest to, żeby działo się jakieś dobro.